Tragedia w Tarnowie. Ustalono przyczynę śmierci dziecka Tarnów. Sekcja zwłok zabitego 7 latka. Śledztwo prokuratury. Prokuratura rejonowa w Tarnowie prowadzi śledztwo w zakresie pozbawienia życia 7-letniego Maksyma T. oraz usiłowania pozbawienia życia jego matki Anastazji T. przez ojca Dymitro T. Przekazał rzecznik tamtejszej prokuratury Mieczysław Sienicki. W środę odbyła się sekcja zwłok dziecka, ustalono przyczynę śmierci do domowej tragedii, w trakcie której zginął 7 latek, a jego rodzice trafili do szpitala z ranami zadanymi ostrym narzędziem doszło we wtorek rano w jednym z mieszkań w bloku przy ulica Krakowskiej w Tarnowie. Kobieta, mężczyzna oraz chłopczyk to obywatele Ukrainy. Jak przekazał prokurator Sienicki, w środę odbyła się sekcja zwłok chłopca. Ustalono, że przyczyną jego zgonu były rany kłute zadane w plecy. Nadto stwierdzono na ciele matki również rany cięte i kłute placów, głowy oraz przedramienia. Kobieta przebywa w szpitalu, jej stan jest stabilny, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej. Nie było żadnych sygnałów. Śledczy ustalili, że 27-letni mąż kobiety i ojciec chłopczyka od kilku lat przebywał i pracował legalnie w Polsce, gdzie był zatrudniony jako kucharz. W maju tego roku przyjechała do niego żona z synem. Matka opiekowała się chłopcem, w związku z tym, że miał on problemy z poruszaniem się. Do tej pory nie stwierdzono, żeby w tej rodzinie były jakieś problemy. Nie było żadnych sygnałów, żeby cokolwiek złego się tam działo. Zaznaczył się Nicki. W trakcie śledztwa wstępnie przesłuchana była Anastazja T. Z jej relacji wynika, że w ostatnim czasie zauważyła dość dziwne zachowanie męża, a krytycznego dnia, kiedy jeszcze leżała z dzieckiem w łóżku, mężczyzna najpierw przytulił się do nich, po czym zaatakował ich nożem. Kobieta zasłoniła swoim ciałem synka, a następnie wybiegła z mieszkania, wzywając pomocy. Na odgłos krzyków zareagowali sąsiedzi wychodząc z mieszkań. Co spowodowało, że biegnący za nią z nożem mężczyzna wycofał się do mieszkania, a następnie wyskoczył z drugiego piętra. Doznał złamania kości miednicy, w związku z czym został ujęty przez policję na trawniku pod balkonem, a następnie przewieziony do szpitala. Relacjonował prokurator. Tragedia przez problemy psychiczne. Według niego, z uwagi na stan zdrowia i wpływ środków farmakologicznych do tej pory nie dokonano czynności procesowych z Dimitrote. Lekarze nie zezwalają na razie na jego przesłuchanie. Kiedy będzie to możliwe, czynności te zostaną niezwłocznie wykonane, zapowiedział Sienicki. Jak przekazał rzecznik, w ramach śledztwa przesłuchany został również pracodawca mężczyzny, który potwierdził że jego pracownik w ostatnich dniach zachowywał się bardzo dziwnie, co nie uszło uwagi jego otoczeniu. W związku z tym jest wielce prawdopodobne, że przyczyną tej tragedii były problemy psychiczne Dimitrote. Ocenił rzecznik prokuratury. Chłopca nie udało się uratować, zapowiedział, że w toku śledztwa badana będzie kwestia jego ewentualnego leczenia psychiatrycznego. To gdzie się leczył, w jakiej placówce, czy rozpoznano u niego jakąś konkretną chorobę? Wszystkie te kwestie są bowiem bardzo istotne z punktu widzenia poczytalności, mówił Sienicki. We wtorek tuż po godzinie 9. dyżurny tarnowskiej komendy odebrał kilka zgłoszeń o awanturze domowej, która miała mieć miejsce w jednym z mieszkań w bloku przy ulica Krakowskiej w Tarnowie. Dzwoniący informowali także, że z mieszkania, z którego słychać było krzyki, wybiegła zakrwawiona kobieta. Na miejsce pojechali policjanci oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze zauważyli, że przed blokiem jest poraniony mężczyzna, który chwilę wcześniej wyskoczył z balkonu na drugim piętrze. Został on przekazany zespołowi ratunkowemu. W jednym z mieszkań tego bloku na trzecim piętrze była zakrwawiona kobieta, która również wymagała opieki lekarskiej. Natomiast w mieszkaniu, gdzie miało dojść do awantury, był ciężko ranny siedemletni syn obojga, którego ratownicy medyczni natychmiast zaczęli reanimować. Pomimo ich wysiłków chłopca nie udało się uratować.